Witam! Na pewno przynajmniej raz, grając w grę pod tytułem Among Us, zastanawiałeś się. Dlaczego jestem w tą grę tak słaby? Teraz nie będziesz musiał zadawać sobie już takiego pytania. Wystarczy, że obejrzysz ten poradnik. Zaczynajmy! Porada numer 1. Tylko impostor. Porada ta jest najważniejsza i zarazem najprostsza. Jeżeli po dołączeniu do jakiejś gry jesteś crewmate'em, wyjdź od razu. Graj tylko impostorem i próbuj, póki nim nie zostaniesz. Powodzenia! 3, 2, 1... O nie, znowu ten crewmate. Trzeba wyjść z gry. Porada numer 2. Komunikacja. Ta porada działa w wypadku, gdy grasz ze znajomymi. Polega na sprawnej komunikacji. Gdy postanowisz grać nieszczęsnym crewmate'em, krzycz na cały głos nick gracza, który cię zabił. O nie! On mnie zaraz zabije! Chłopaki! Zabił mnie Adolf Adolfowski! Porada numer 3. Tak lub nie. Zasada prosta. Jeśli już musisz napisać coś na czacie tekstowym, odpowiadaj tylko tak lub nie. Przecież nie masz czasu na pisanie obszernych wypowiedzi. Porada numer 4. Rage Quit. Zasada polegająca na wyjściu z gry w przypadku śmierci jako crewmate. Nie ma sensu wykonywanie zadań, żeby inni gracze przetrwali. Niech będą zdani sami na siebie. Kurde! Co za głupia gra! Wychodzę! Porada numer 5. Bogactwo. Zasada polega na zakładaniu swojej postaci, płatnych ubrań, towarzyszy czy nakryć głowy. Trzeba pokazać prestiż innym graczom. To z pewnością ułatwi ci wygrać grę. O, jak w Simsach można się ubierać, ale fajne. Mam nadzieję, że poradnik ten przyczyni się do poprawiania umiejętności wielu graczy tej wspaniałej gry. Powodzenia!